Dawniej mieścił się tutaj Instytut Nakazań Lekarskich, założony w pierwszej połowie XIX wieku przez fizyka, czyli lekarza wojewódzkiego. 8 pokoi i dobrze urządzone i umeblowane sale były przeznaczone dla osób, które chciały zamieszkać na miejscu w okresie leczenia. Zakład powstał z myślą o zamożnej klienteli, lecz nie doczekał się kuracjuszy i wkrótce zbankrutował. Teraz, pod koniec lat 20., po lekarzach nie ma już śladów. W kamienicy mieszczą się sklepiki, piekarnia. Swoje interesy prowadzą tutaj fryzjerzy i krawcy. Zresztą, niech o Grodzkiej powiedzą sami jej mieszkańcy. Poseł straganów było w dzielnicy żydowskiej, no i sklepów, no i handel. To był typowy taki wschodni handel, wszystkich handlowali. No wiaderko wody i wpuszczony tam kawał lodu i tam zabarwiony jakimś barwnikiem, takim jadalnym. No i wspaniale biegł, ciasto wspaniale. I tam właśnie było masę piekarni. Na Grodzkiej 5 było 3 albo 2 piekarnie żydowskie. Piękny chleb, kikle tak z samym koprem, bajgle, co znakomite. Grodzka 2. Tutaj mieścił się zakład fryzjerski, biuro pisania próśb i tłumaczeń. Te ściany mogłyby opowiedzieć nam wiele ciekawych historii i stracić wiele tajemnic mieszkańców przedmiotowego. Zresztą, posłuchajcie sami. Ty mnie słuchaj uważnie. Friedman ma weksel Shapira z żyrem glasem. Warmstein jest rewindykator. On daje 20% Franco Loco towar jest u Lutmana. Tylko ten towar jest zajęty przez Honigmana z powodu weksel Royberga. Za ten weksel Royberga można dostać gwarancję od Rosenzweiga. Tylko on jest przypisany na Rosenzweigową, a Rosenzweigowa jest chora.